Witajcie ludzie, z powrotem przy kolejnym odcinku Zagrajmy w Phoenix Wright Ace Attorney. No to zobaczmy, co nasz świadek ma do powiedzenia. Tym razem go dorwiemy. Wypowiedź pani May była poprawna. Tak mi się wydaje. Kiedy kobieta została zaatakowana, uciekła najpierw w lewo. Potem została trafiona twardym przedmiotem i to było to, co zobaczyłem. Ale jednak wtedy pobiegła w prawo. Z ostatnimi siłami. A pan jej tego nie pan jej na to nie pozwolił i zadał jej śmiertelne uderzenie. To było to, co pani May zobaczyła. Rozumie pan? Uderzył pan dwa razy. Zapomniał pan o tym, panie adwokacie? Kurczę, to jest chyba... No... Ciekawe. Ale my już wiemy, jak na to zapobiec temu. Znaczy, ja już wiem, co mogę zrobić. To brzmi logicznie. Czy chce pan przesłuchać świadka? Możesz się założyć. Mam na myśli Wysoki Sądzie. Tak, Wysoki Sądzie. Ale że Wysoki Sąd tego nie zauważy, co? Dopiero wczoraj mówili, wszystkie fakty przedstawiliśmy, a oni już dzisiaj nie pamiętają. Co to za ludzie? Oni chyba śpią cały czas. Ta, może już zauważyliście, może już pamiętacie jeszcze, jak oglądaliście poprzednie filmy. Ta, uciekła najpierw w lewo, tak. Wtedy została trafiona, tak, ale... Ostatnią siłą uciekła w prawo. A ja wiem, że tak nie było. Gdzie tutaj była... autopsja? Tutaj. Została tylko raz trafiona, ale mogła później trochę żyć. Ale została tylko raz trafiona. A czekaj, czy to jest odpowiednie? Czy to jest odpowiednie miejsce, przy którym powinienem zaatakować? Tak. Chyba tutaj powinienem zaatakować. Zróbmy save state. I ten właśnie dowód autopsji mi dajemy tutaj. Objection! Panie White. Ofiara zginęła przez jedno uderzenie. Co pan na to powie? Teraz muszę uderzyć tam, gdzie boli. Panie White, czy nie mówił pan sądowi, że jest pan absolutnie perfekcyjny? No dobra. Już w przyszłości nie będę tak mówił. Wysoki sądzie, mógłby pan... może pan kazać świadkowi poprawić swoją wypowiedź? Świadek jest... jest oczywiście zmieszany, Wysoki sądzie. Wymuszam, albo raczej... oczekuję przerwy, oczekuję 10-minutowej przerwy. Tak, tak pewnie, oczywiście. Sprzeciw! Świadek jest zmieszany, bo kłamie! Oczekuję, że rozprawa będzie kontynuowana. Wysoki sądzie. Bez przerwy. Tak! Tak, chcemy prawa! Chcemy sprawiedliwości! Nie dajcie mu uciec! No dobrze. Może świadek poprawić swoją wypowiedź? Ha, publika jest po mojej stronie. Teraz nie uciekniesz, White. Panie White. Dobra. Dwie wersje, no. A no, wiecie... Patrzyłem w inne okno, patrzyłem z innego okna, kiedy usłyszałem, że to coś upadło. Wtedy w następnym momencie zobaczyłem, jak pani Mia uciekała w lewo. Morderca! Morderca zaatakował, ale ona mogła uciec. Ona mogła uniknąć. I wtedy...
odwróciła się i uciekała do drzwi. Wtedy trafił ją pan jednym uderzeniem. Paf, rzeczywiście. Bardzo dobrze, niech pan zacznie przesłuchanie. Wysoki sądzie, panie sędzio. Mój żołądek, rozumie pan, mam bóle. Połknij je. Prawie skończyliśmy. Dwie wersje. No wie pan, patrzyłem z innego okna, tak. W następnym momencie zobaczyłem, jak Mia uciekała w lewo. Wtedy morderca ją zaatakował, ale mogło uciec. Odwróciła się do drzwi? Znaczy, i uciekła, tak. Znaczy, uciekała do drzwi. Wtedy została trafiona jednym atakiem. Phoenix! Zaczyna coraz bardziej milczeć. Wygląda na to, że ma stracha, że coś, czego się dowiem. Ale to nie będzie łatwe. No cóż, tylko teraz, w tym momencie akurat... Nie wiem, czy mam jakiś dowód, czy powinienem cię zaatakować. Tutaj autopsja, tak? Ale to, co pani May widziała, nie? Ta uniknęła jednego ataku i uciekła w prawo. Wtedy została trafiona, tak? Okej. Okay. Plan podłogi? Nie, kurde, nie! Cholera! Fuck! Dobra, to... Trafiłem, przez pomyłkę kliknąłem w dowód, w prezentowanie dowodu. Dlatego dostanę karę i jeden wykrzyknik, jedno życie straciłem. Shit, chciałem kliknąć tutaj nie w prezentowanie, tylko chciałem się przyjrzeć temu bardziej. Nie chciałem prezentować, tylko chciałem bardziej się temu przyjrzeć tutaj. Planowi podłogi tutaj, dokładnie tutaj, sprawdzić. Inne okno? Jak patrzył on stamtąd z innego okna, czy jak? Czekajcie, sprawdzę. Fuck! Ja pierdzielę, no nie. Save state wczytałem, a nie wpisałem, nie no. Okej. Okay. Zobaczymy się za chwilę. Słyszał pan, jak to coś upadło? Ta szklana lampa stojąca. Tak. Ta, która upadła na miejscu zbrodni. Phoenix! Nie wydaje ci się to podejrzane? Tak, bardzo podejrzane. Bardzo podejrzane, powinien dalej atakować. Panie White? Co? Mówi pan, że widział pan, tą lampę. Tak. No to niech pan mówi, że niech pan doda to do swojej wypowiedzi. Przepraszam. Moja zła pamięć. Niech świadek poprawi swoją wypowiedź. Dobrze, oczywiście. Kiedy zobaczyłem szklaną lampę leżącą na podłodze, tak? Ciekawe, bo mi się wydaje, że jak patrzymy tutaj na plan, że jedyne okno to jest tutaj. Widzicie tutaj nasz widok. Nie mógłby zobaczyć lampy, nawet gdyby upadła. Nie mógłby zidentyfikować, co to jest. Dlatego... Sprzeciw! Panie White. To niemożliwe, żeby pan mógł tą lampę zobaczyć. Co? Niech pan tutaj popatrzy. To plan podłogi tego miejsca, tak? Znaczy miejsca zbrodni. Dokładnie, wysoki sądzie. No, popatrzmy. Jeżeli się spojrzy przez okno w biurze. Polem, które można byłoby zobaczyć, byłoby tutaj. No. Popatrzcie, co się znajduje w punkcie widzenia tego miejsca, w tym obszarze.
No, panie White, więc panie White... Co pan na to powie? Żałosne! Panie White... Gdyby pan był w hotelu Gatewater, jak pan mówi... Nie mógłby pan zobaczyć, jak ta lampa upadnie. Jak ta lampa upada. Nawet po upadnięciu nie mógłby pan tego zidentyfikować. Nie mógłby pan zobaczyć, że to szkło należy do tej lampy. Więc kiedy pan zobaczył tą lampę, pani White? Musiało to być w tym momencie, kiedy upadła. I jedynym miejscem, z którego można byłoby to obserwować, to kancelaria Fey. Innymi słowy, był pan na miejscu zbrodni, w czasie zbrodni. Spokój, spokój! Panie White? Panie White. To był pan, prawda? Sir... sędzio? Ja... pani Mia? Wygląda na to, że... Zaraz zostanie podjęta decyzja, zaraz zostanie oskarżony. Sprzeciw! Koniec, Phoenix Wright! Co?! Cholera, zapomniałem o Edgeworthie! Całkowicie! Panie White... Myślę, że nadszedł ten czas. Niech pan w końcu się przyzna do zbrodni. Ty co? Powiedziałem, że pan się przyznał do zbrodni. Co? Edgeworth jest po naszej stronie? A więc, czyli... Niech pan przyzna, że zostawił pan pluskwę. Pluskwę? Spokój, spokój! Panie Edgeworth, niech pan wytłumaczy sądowi, co pan ma na myśli. Najwyższy sądzie. Pan White jest trochę zmieszany. Niech pan mi pozwoli to wytłumaczyć. Nie podoba mi się to. Jak pan wie, pan White jest CEO firmy Blue Corp. Kazał on swojej sekretarce, pani April May, podsłuchiwać kancelarię Fey & Partner. I jaki jest związek między tym wszystkim? Wysoki sądzie. Pytanie brzmi, kiedy pluskwa została wbudowana w biur... Znaczy, kiedy pluskwa została w biurze zbudowana? Wsadzona? Zamieszczona? Nie możesz tego zrobić, panie White. Żeby założyć pluskwę, musiał pan wejść do biura Fey & Partner, prawda? Czy to prawda? Dokładnie, to jest dokładnie, w 100% Miles. To nie może być! Tak. Włamałem się do kancelarii Fey & Partner, żeby założyć pluskwę. Wtedy zauważyłem tą paskudną lampę. Teraz jestem nieco zmieszany. Już niczego nie rozumiem. Proszę to wytłumaczyć, co to znaczy, panie Edgeworth. Z przyjemnością, wysoki sądzie. Pan Phoenix Wright wytłumaczył swoje położenie. Zauważył, że pan White musiał widzieć lampę w... Musiał wiedzieć, że ta lampa jest w biurze Fey. Zauważył, że jedynym momentem, w którym pan White mógł zobaczyć lampę, był czas morderstwa. Oczywiście chciał, żebyśmy myśleli, że pan White jest mordercą. Rozumiem. Ale jest jasne, że pan White już przed morderstwem był kiedyś w biurze.
Poszedł tam, żeby zawodować pluskwę. Wtedy zauważył tą szklaną lampę. A więc teoria pana Ryda jest tylko zwykłymi spekulacjami. Panie Wright! Niech pan powtórzy sądowi, żeby założył pan pluskwę. Czy, blink blink. Z przyjemnością. Źle się czuję. Chyba zwymiotuję. Podsłuchiwanie. A tak podsłuchiwaniem. To był początek września, tydzień przed morderstwem. Poszedłem do kancelarii Fay & Partner, oczywiście, żeby zainstalować tam pluskwę. Wtedy zobaczyłem tą szklaną lampę. Więc widział pan lampę przed nocą morderstwa. I dlatego wiedział pan, co upadło przez ten dźwięk. Blink, blink. Dokładnie, tak było. Rozumiem, bardzo dobrze, panie Wright. Panie Wright, proszę zacząć przesłanie. Co teraz tylko zrobię? Szczęścia życzę, Phoenix. To będzie teraz bardzo fajne. Bo wiecie, ludzie, nie ma tutaj żadnej sprzeciwności. Cholera! Nie ma żadnego miejsca, które mógłbym zaatakować. O, no, być może... Być może coś z niego wyduszę. Więc musimy zaatakować teraz każdą jego wypowiedź. No dobrze, atakujemy. Chwileczkę. Ma pan dowód? Pani April May znała rozmowę z pani Fay. To oznacza, że pluskwa była zbudowana tam przed morderstwem. To prawda. Kolejną wypowiedź. Chwileczkę! Czy to naprawdę był pan, który wszedł do biura? Który zainstalował to w biurze? Czy pani May? W kancelarii zostały znalezione... odciski palców, które miały parę dni czasu i zostały niezidentyfikowane. Oczywiście, to oczywiste, że były to odciski palców pana Wrighta. Oczywiście, że tak jak znamy Dwarfa, oczywiście już wszystko sprawdził. No więc, panie White, niech pan powie, dlaczego poszedł pan do kancelarii Fay & Partner. Oczywiście, żeby zainstalować tam pluskwę. Chwileczkę. Dlaczego podsłuchiwał pan telefon mi? Przeciw. To nie ma znaczenia dla tego procesu, wysoki sądzie. Blue Corp jest firmą detektywistyczną. Podsłuchiwanie, życzenia naszych klientów są dla nas najważniejsze, raczej są dla nas ściśle tajne. Zaufane, jakby to powiedzieć. Widział tą lampę, tak? Dlaczego zauważył pan coś tak nieważnego, nieistotnego, jak lampa? Ta lampa była cała z szkła. Ładnie wyglądała, dlatego zostawiła wrażenie pewnie. Taki estetyczny przedmiot zasługuje na trochę pamięci i trochę uwagi, prawda? Tak, wcześniej mówił, że to była ta okropna lampa. No dobra. To wszystko. Cholera, nie mogę znaleźć żadnego słabego punktu. Już go przepytałem o wszystko, więc co teraz, Phoenix, jeszcze chcesz zrobić? Nie mam pojęcia, co byś teraz chciał jeszcze zrobić, Phoenix. O nie! Nie mów mi, że nie mam już amunicji. Cy. Bardzo mi przykro, ale nie dojdzie pan dalej. Nie przejdzie pan dalej, panie Wright. You shall not pass, panie Wright! Nadszedł czas przyznać się do porażki. I zaakceptować ją. Szlachetnie pan i honorowo pan walczył. Starczy.
Już nie wytrzymam. Panie Wright? Podaje się pan? Tak, wysoki sądzie. Phoenix! Phoenix! Phoenix, tutaj! Znam ten głos. Mia! Nie poddawaj się, Phoenix, nigdy! Mia! Gdzie jestem? Poczekalnia? Ale co się stało? O, tak. Przegrałem proces. Halucynowałem. Obudziłeś się w końcu. Hej, Phoenix! Czy tak się wita starego przyjaciela? Phoenix, popatrz na mnie. Pani jest... Maja? Nie wiedział pan, że siostry Fey mają silne psychiczne moce? Kiedy pan poddawał się swojej porażce w sądzie, wygląda na to, że ten szok starczył, żeby obudzić prawdziwe moce Mai. Czyli rozmawia teraz, mówi pani ze mną teraz przez ciało Mai? Mio? Na to wygląda, ale ludzie, popatrzcie na to. To mi się kurde podoba, to jest ten nierealizm, taka fantastyka trochę, nierealność w japońskich grach i ogólnie, to mi się tutaj podoba, to jest, ale wiecie, można to tak wytłumaczyć, że to jest, Phoenix, co prawda, widzi ciało Mai, widzicie, że tutaj się nieco powiększyło, tutaj się zmieniło i ona wygląda po prostu jak Mia w innej fryzurze, w ubraniach Mai. Ale to tak to jest, można wytłumaczyć, że to halucynacja. Że tak naprawdę to po prostu Mia mówi przez ciało Mai, ale wcale się nie zmieniła dla innych, tylko że Phoenix ją tak widzi i tylko on może z nią rozmawiać, tak? On tylko ją poznaje, tylko dla niego wygląda nieco inaczej, a dla wszystkich innych wygląda tak samo. Tak naprawdę to jest ciało Mai, tylko że Mia mówi przez ciało, no, dokładnie tak. Ale jest to tak fajnie przedstawione tutaj, tak nierealnie przedstawione, że lubię to. Nie zawsze wszystko musi być realistyczne, prawda? Dokładnie, jestem Mają, ale w sumie w tym samym czasie jestem też Miją. Teraz chcę, żebyś nie posłuchał, Phoenix. Maja nigdy się nie podała i nie chcę, żebyś ty to zrobił. Przybyłam, żeby ci to powiedzieć. He? Ale... Nie mamy dużo czasu, Phoenix. Słuchaj mnie uważnie. Już wygrałeś. He? Ma pan przecież ten paragon w aktach sądowych, prawda? Tak, ten paragon, na którym napisałaś Maja. Phoenix, White to napisał, nie ja. Co mam z tym zrobić? Zobacz, sprawdź drugą stronę rachunku. Tylną stronę paragonu? To całkiem normalny paragon. Wygląda jak paragon z bardzo znanego sklepu. Milion jen? Nie, 1000 jen, kurde. To są centy, tak. Czemu dolarów, jak to są jeny? No cóż tam. Tysiąc dolarów, wow! Niezła sumka. Ciekawe, ile to jenów by było, możecie sobie przetłumaczyć. Przedmiot? Szklana lampa! Data zakupu? 4 września. 4 września? Dokładnie tak, Phoenix. Kupiłem tą lampę dzień przed morderstwem. Wow! A co powiedział White swojej wypowiedzi? To był początek września, tydzień przed morderstwem. Mówił, że kupił, że widział tą lampę tydzień przed morderstwem. Więc... załapałeś. Wydaje mi się, że teraz rozprawa zostanie kontynuowana.
Idź dalej, Phoenix. Jesteś niewinny. Musisz to udowodnić. Tak! Paragon. Dodany do akcentowych. Tak, wytarłeś teraz ten napis krwi i masz teraz zwykły ten. No. 9 września 1316. Sąd rejonowy, sala sądowa numer 1. Sąd kontynuuje... Wysoki sąd kontynuuje rozprawę przeciwko panowi Phoenixowi Wrightowi. Czy oskarżony? Znaczy się, czy iść pan dobrze, panie White? Panie Wright. Zawsze to mylę. Tak, bardzo mi przykro, wysoki sądzie. Czuję się lepiej. No to kontynuujmy tam, gdzie skończyliśmy. Wysoki sądzie. Wszystko zostało już powiedziane. Przesłuchanie pana White'a jest skończone. Się skończyło. Musi pan teraz tylko oskarżyć, musi pan tylko jeszcze oskarżyć pana White'a, pana Wright'a. Phoenixa Wright'a. Wysoki sądzie! Proszę, dajcie mi jeszcze jedną ostatnią szansę. Obiecuję, to będzie ostatni raz, że proszę pana o coś takiego. Ale... Jak pan Edgeworth powiedział, proces się prawie skończył. Już się skończył prawie. Panie Edgeworth, co pan na to powie? No, powiedziałbym, dajmy panu Phoenixowi Wrightowi swojego ostatnią szansę. Bardzo dobrze. Może pan zaczynać z przesłaniem. Albo raczej kontynuować, no dobrze. Mamy teraz nasz paragon i wygląda na to, że znowu Mia, tak samo jak w poprzednim epizodzie, Mia znowu ratuje na proces, bo bez niej byśmy się nie dowiedzieli, a wystarczyło spojrzeć tylko na drugą stronę paragonu, mieliśmy go cały czas w kieszeni. Ta. Wrzesień, początek, tydzień przed morderstwem, ta. Ale nie martwcie się, to jest ostatni raz, że sami całkowicie nie rozwiązujemy sprawy. W następnym epizodzie już, z tego co pamiętam, Phoenix nie będzie potrzebował pomocy, żeby rozwiązać sprawę. Ale nie będzie jeszcze takiego asa jako przeciwnika jak White, nie? I Edgeworth. Dobra. Sprzeciw! Popatrzcie na to dobrze, niech pan to sobie popatrzy na to. Widzi pan to słowo Maja napisane krwią? Jesteś skończony, jest pan skończony. Traci pan rozum. Nie wydaje mi się. Popatrzcie na drugą stronę tego paragonu. Drugą stronę? Wysoki sądzie. Może pan przeczytać, co jest napisane na drugiej stronie, paragonu? No. Lampa szklana. Data zakupu. Ale to jest dzień przed morderstwem. Widzicie? Widzi pan? Panie White. Podobno pan włamał się na początku września w kancelarii Fey & Partner. To nie mógł pan widzieć tej lampy, która tam jeszcze nigdy nie stała. Nigdy wcześniej nie stała. No więc, panie White. Więc siedzi pan w pułapce, prawda? Nie, to niemożliwe. Nie do pomyślenia. Ha. Traci panowanie. Ha. No więc, wysoki sądzie. Rozumiem, że stoi pan pod naciskiem. Ale wydaje mi się, że pod tym, że... Wydaje mi się, że... Jeżeli chodzi, że pod tymi sprawami, tak jak w takiej sytuacji, może pan go tylko oskarżyć jako... Może pan, jedyne, co pan może zrobić, to tylko oskarżyć o winę. Bardzo dobrze. Więc teraz, więc tym otwieram proces przeciwko... Sprzeciw. Nie tak szybko, Phoenix Wright. Co? Niemożliwe, że się z tego wyliżę. O, chwila, zapomniałem przecież. To Edgeworth. Przypuszczenia oskarżonego są co prawda logiczne. W pewnym sensie, ale... Nie ma żadnego konkretnego dowodu, że Phoenix Wright jest niewinny. Ale nie ma też konkretnego dowodu, że jest winny, do cholery. No więc...
Wymagam dodatkowego dnia. Wymagam dodatkowego dnia, żeby zanim Phoenix Wright zostanie... oczekuję dodatkowego dnia, zanim Phoenix Wright zostanie uwolniony od zarzutów. Potrzebuję trochę czasu, żeby trochę poszperać, trochę, żeby kontynuować śledztwo. Kontynuować śledztwo? Dalsze śledztwo? Pod koniec tej historii wyjdzie coś takiego, znowu coś takiego jak aktualna autopsja. Ten koleś wymyśla sobie dowody, jakie potrzebuje. To byłoby fatalne. Sprzeciw! To jasne, że pan White jest winny. Nie ma takiej potrzeby, żeby kontynuować ten proces. No więc panie Edgeworth? Trzy. Jeżeli ktoś wyprowadzi pana White'a przed sąd, to tylko to ja, prokurator. Potrzebuję jednego dnia, żeby sprawdzić, czy te wypowiedzi, czy te przypuszczenia zlatują się, splatają się z faktami. Rozumiem. Sprzeciw odrzucony. Co? Koniec procesu przeciwko Phoenixowi Wrightowi zostanie na jutro przeniesiony na jutro. Nie, nikt nie wie, do czego to doprowadzi. Muszę to teraz zakończyć. Edgeworth na pewno dowie się czegoś nowego, albo po prostu coś wymyśli. I po tym jak Mia się pojawiła, żeby mi pomóc. Czy blink. Wysoki sądzie? Czy jestem wolny? Oczywiście. Dziękuję za pański czas. Świadek zostanie tam, gdzie jest. Tam, gdzie stoi. Mia? Musicie teraz sobie przypomnieć, że... dla Phoenixa to jest Mia, a dla innych Maja zaczyna przepowiadać. Phoenix. Niech pan przeczyta te notatki. Głośno. Mia? Co to jest? Mam te notatki głośno przeczytać? Dobra, notatki. Wysoki sądzie, czy mogę? Jest pan dzisiaj bardzo uparty, panie Wright. No, oczywiście, moje życie zależy od tego. No i nie chcę dzisiaj do więzienia, chcę do domu, do cholery. Muszę nakarmić kota. Chcę sądowi coś przeczytać, a dokładnie nie to. Notatki mi. Lista z imionami. Pismo mi. Weź to. Trzymaj. Łap. Mia dała mi listę z imionami. Wiele z nich jakoś pamiętałem. Znaczy, skądś pamiętałem. Wielkie szychy z świata finansy, z świata, no, gospodarczego. Z świata finansowego. Znane osobowości. Wtedy to się stało. Stop! Spokój! Koniec! Proszę, zatrzymajcie go! Ma przestać! Skąd masz tą listę? Panie White, niech pan się przyzna do winy, teraz! Inaczej ta lista zostanie podana prasie. Ja... Przyznaję się! To ja to zrobiłem. Zabiłem ją. Zabiłem panią Mię, myślicielem. Powaliłem ją. Sprawa jest zakończona, wysoki sądzie. No więc, nie widzę żadnego pnia, żadnego powodu, żeby kontynuować proces. Panie Wright? Tak, wysoki sądzie. Znowu panu się udało. To była wspaniała obrona. Tak, wysoki sądzie. Wydaje mi się, że tak można powiedzieć. No i żebyś wiedział, jaka niesamowita była. Bardzo dobrze. Sąd ogłasza obronę za... To znaczy...
sąd ogłasza... oskarżonego, pana Phoenixa Wrighta, co? Nie, winnego! Konfetti, yeah! Świetnie, uhuhu! A powiedz mi, kto to sprząta, to mnie ciekawi. To wszystko, rozprawa jest zakończona, zamknięta. 9 września, 14.24. Sąd rejonowy, poczekalnia numer 2, numer 1. No... No, nigdy bym nie pomyślała, że jeszcze raz to powiem. Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego. Ma pan szczęście, że jestem fej. Mam szczęście, że mam panią po swojej stronie. Ha, jestem szczęśliwa, że udało się nam. Że panu się udało. Dziękuję, Phoenix. Dużo pan zaryzykował. Dużo pan postawił na grze. Dużo pan zaryzykował. Pomagając mi i Mai. Nigdy tego nie zapomnę, dopóki żyję. Dopóki pani żyje? Mój czas się kończy. Siły, albo raczej moce Mai są jeszcze bardzo słabe. Nie myślę, że mogę zostać tutaj długo. Co? Nie, jest jeszcze tyle do powiedzenia. Ach, nie martw się. Jeszcze na pewno się jeszcze kiedyś trafimy. Spotkamy. Szefowo! Nie jestem już twoją szefową. Phoenix. Czy możesz przyjść dzisiaj do biura o 21? Około? Do biura? Do później. Szefowo, Mia! Co sobie ci strażnicy muszą sobie pomyśleć, żeby... Patrząc na to, jak on gada do siebie, jak on, no wiecie... Krzyczy imię martwej osoby. 9 września 21.02. Kancelaria Fay & Partner. Kiedy jestem tutaj, muszę zawsze myśleć o tamtejszej nocy. A, przyszedł pan! Mia? Już myślałem, że pan nie przyjdzie. Kto? Gdzie? Jak? Oczywiście, że przyszedłem. Bardzo pięknie. Jestem głodna jak wilk. Może pójdziemy na hamburgery? Mia? Mia? O czym pan mówi? Jestem Maja. Maja? Czy wyglądałam jak moja siostra? Wyglądała? Byłaś nią! Być może przyda mi się to. O, Phoenix! Mógłbyś mi przynieść coś do jedzenia? Maja, dlaczego tu jesteś? Dlatego! Niech pan popatrzy. Mia napisała ten list. Uważaj dla mnie na Phoenixa. Uważać? He? Ma na myśli kancelarię. Tą kancelarię. Potrzebujesz przecież pomocy przy otworzeniu nowej kancelarii Wright & Partner, prawda? A kto by mógł panu bardziej pomóc niż Maja Fay? Niż ja, Maja Fay, melduje się do usług. Polecam się. Nie, czekaj. Nie możemy być tacy formalni. Jo, hej, Nick! Jestem Maja! Zapierdzielation! Zabieraj do roboty! Tobie chyba nie przeszkadza, jak będę mówiła Nick, prawda? To bardzo ładne imię. Mia mówiła, że twój przyjaciel Larry tak cię nazywa. Nick? Wiesz, co to znaczy? Jesteśmy partnerami. Wiesz, jeżeli dokładnie na tym pomyślę, to... To jest wina Mai, że teraz tutaj stoję, ale gdyby nie ona, byłbym pewnie teraz w więzieniu. No ale wiesz, to się tak uzupełnia, ty jej pomogłeś wtedy za to, że chciałeś jej udowodnić jej niewinność, rzucono cię do... No, ty byłeś oskarżona, potem ona i jej siostra sobie pomogli, prawda? I teraz jesteście wspólnikami, to się tak zamyka, to jest takie koło.
kancelaria adwokacza, Wright and Partner, Wright i Partner, to fajnie brzmi. Tak, dziękuję Maja. Znowu mam halucynację. Wiele szczęścia, Phoenix. Zawsze będę tu przy was, żeby patrzeć, obserwować. To fajne zdjęcie teraz pod koniec. Dokładniej, ej, okej, Nick. Lecimy. He? Co? Hamburgery, ty głupku, hamburgery. Na ulicy w ulicy na dole jest fajna restauracja z hamburgerami. Fajny imbiz. No dalej, czas leci. Czas ucieka. Dobra, okej. Czekaj na mnie. Koniec. 40 minut ten odcinek trwał. Tak się zastanawiam, czy go podzielić. A nie, ten ostatni odcinek dam 40-minutowy, bo to był taka końcówka finałowa tego epizodu. Nowy epizod został dodany. Zwrot samuraja. No, to będzie następny epizod, ale chciałbym jeszcze tutaj powiedzieć, co chciałem powiedzieć pod koniec. Maja. Mia. To jest w sumie tak, jakby w ogóle Mia nie umarła, skoro będziemy ją jeszcze spotykali. Ja wydaje mi się pamiętać, że będziemy jeszcze z nią spotykali. Co prawda nie tak często, ale będziemy Mię jeszcze spotykali. Znaczy Maja będzie mówiła przez... Mia będzie mówiła przez Maję. I chyba będzie nam pomagała przy rozwiązywaniu też niektórych spraw. Ale nie wiem, czy aż tak jak tutaj i w poprzednim odcinku. Znaczy i w poprzednim epizodzie. W tych dwóch epizodach chyba najbardziej, a później już nie aż tak. Ale w sumie, jeżeli się o tym pomyśli, to jest całkiem... Nie jest to co prawda logiczne, bo to, wiecie, duchy i tak dalej. Kto wierzy, ten wierzy. Ale, no wiecie, chodzi mi raczej o to, że wymyślili sobie takie rozwiązanie z duchem Mii i to, że Mia pomagała teraz cały czas przy dwóch ostatnich sprawach, bo to były pierwsze dwie rozprawy Phoenixa, prawda? I co to znaczy? To byłoby nie za bardzo logiczne, gdyby od razu przy pierwszych sprawach sam z siebie, jako początkujący, wygrał wszystko i wszystkich z miotu, prawda? Dlatego ta pomoc, jasne, że robił błędy, jasne, że się parę razy potknął, dlatego to jest fajne. Wymyślili fajny sposób, żeby pomóc Phoenixowi, żeby nie wyglądało, że on jest jakiś OP. O to chodzi. I dobrze, ludzie, do następnego odcinka, tak, ja tutaj jeszcze zapiszę. I do następnego odcinka, ludzie, na razie, cześć!